Hej kochani, tutaj Angelika, czyli Angel, i dzisiaj mam gościa specjalnego, czyli Vanessa. Beautiful Tricks. Tak. I dzisiaj robimy sobie taki filmik, challenge trochę. W ogóle jeden filmik już jest na kanale Vanessy, więc możecie paść. A u mnie na kanale zobaczycie film, nawet nie wiem jak to jeszcze nazwę, ale po prostu wymienimy się kosmetykami i będziemy odtwarzać swoje makijaże z Instagrama. Tak. Vanessa wybrała dla mnie swój makijaż z jej Instagrama, a ja ze swojego Instagrama wybrałam makijaż dla Vanessy, więc zamienimy się i kosmetykami, i makijażami. Tak, i zarazem pokażemy, które wybrałyśmy sobie nawzajem. Tak. Okej. Inne osoby. No. Zamykamy taki obciąg. Coś widać. Potem jeszcze wam wrzucę na zbliżeniu, jaki jej wybrałam. To jest taki cut crease różowy. A ty co mi wybrałaś? Ja wybrałam taki makijaż. To ciekawe. O, ja mam dla Andy ten makijaż i w sumie zaraz wam przybliżę go. Aha, bo masz jeszcze na oko. Tak, na oko przybliżenie macie tutaj. Oko. Wrzucę wam zbliżenie, żebyście mogli sobie zobaczyć te make-upy. I na szczęście mamy pod każdym zdjęciem na Instagramie opisane kosmetyki, które używałyśmy. Dokładnie. Więc dokładnie spakowałyśmy w kosmetyczki to samo i się teraz wymieniamy. Także no. Zobaczmy, co ty tam masz, co mi przygotowałaś. Dobra. Już mi Vanessa trochę mówiła, że tej palety będę używać też jako podkładów. Tak, czy nie? Tak powiedz, bo tam masz jeszcze nałożyć? Podkład z Too Faced, ale on nie ma takiego wow krycia. Mhm. I też wiem, że ty jesteś troszeczkę jaśniejsza ode mnie, takie troszeczkę inne tony masz. Jakie masz odcienie? Więc no, ja mam też no, no też no. I też tutaj są fajne, bo są takie te... I tutaj jest fajne to, że tu masz różne odcienie tak jakby podkładów, bo te do konturowania są też w formie podkładów. A i ja tych podkładów, tak, ja tych podkładów właśnie użyłam w stickach do makijażu tamtego. Dobra, no. Bo ja w ogóle myślałam, że to jest inna formuła niż te sticki podkłady. One są, te podkłady są w stickach troszeczkę bardziej takie tempe. To jest moje? To robiłeś, tak? Tak, to jest moje. To jest moje, a to jest moje, więc w sumie lecimy Anastazją. Z Anastazji. Palety. Ja mam Modern. W ogóle bardzo lubię obie filmy. No, co najlepsze według mnie najlepsze palety z Anastazji. Bo tam są takie... Okay. O, co ja tu mam jeszcze? W ogóle przegląd teraz. To jest Smashboxa i tutaj masz bardzo fajne do konturowania, jest bardzo fajny puder. Mam tutaj jeden z moich ulubionych też Glow Kitów. Też go mam w domu i to jest moja druga rzecz, którą dostałam kiedykolwiek z Anastazji. O, czwóreczka. No, już tego czwóreczki. W końcu przetestuję sobie podkład z Huda Beauty. Miałam go przetestować. Każdy będzie do ciebie zjazny, bo on dla mnie też przyciemnie, no jak coś przyciemnie. Jak coś to mam do... jeszcze z Nyxem, tak? Taki oliwkowy. Jak coś to tym sobie przyciemnie. Aha, słowo. No, także mam mam ten podkład w odcieniu wanilię. Zobaczymy. Podobno dobra tapeta. A to jako bazę używam. Tak? No, bardzo fajnie. Nie używam tego jako bazy, bardziej jako nawilżacz, ale dla mnie spróbuj sobie. Nawilżam. Właśnie to fajnie tak klei bazy. Delikatnie. Tu mam tutaj tart. Jeszcze jakieś. Co to jeszcze można mieć? Nyx. Też mam. Bo to ona takie... No wiem, bo to taki gęsty. Tak. Dobra, to co? Zaczynamy, matka bo... Matka Skyli. Bo wiadomo. Nie, jeszcze pokazuję, co ja tu mam. O, idzie. Pytnę ją. Ty jesteś hamem. A, i mam jeszcze takie... Takie drobinki, bo Andzia w kącik użyła takich drobinek, które się właśnie zasypały. No i właśnie mam drobinki. No i resztę zobaczycie. Użyję tego jako bazy. No, skoro tak mówisz. A ja mam czego użyć jako bazy? A masz tą stufę? Używałaś jej kiedyś? Jakiej tufej? Nie, to daj mi ją. O, to tam jest w szufladzie w toalecie. Znikam. Poprawaj. Tak, jesteśmy już sami. Fajnie ona nawilża, to jest moja ulubiona baza w ogóle. Zamówiłam sobie ją u Top Shop Dolls właśnie, tak. Bo chciałam, no. Muszę to stawać. Spoko. Ale przyjemna jest ta baza. Fajna. Tak od razu nawilżenie jest. No. Lepsza. No. Ale się mi twarz zaczerwieniła. Miłe zawsze po nałożeniu jakiejś bazy. No, ale to na czym koło skóra nic. Dobra. Jaśniutki, ale ładniutki. Oj, kochana, poleciałaś z ilością. Tak? No. Podobno dobra tapeta. Tak słyszałam. Jasne. A zobaczysz, jakie kryjące. Ja bym nie leziała nakładać wszystko. Bo ja też na początku. A ten z Narsa używałaś, ten nowy? Nie. Nie, on też mocno kryje. Ale chyba nie wiem, który wolę. Ten mi się lepiej trzyma schudy, tak? Tamten z Narsa niby jest longer, a spływa. Dobra. Naprawdę. Że tu mucha się strzela. Ale jasne. Dobra, cicho. A żółciutki jest taki w miarę. O kurde. Ostatnie zapytanie. No. Ale fajnie jest.
Polecam wam w ogóle ten. No nie pachnie. Ten Too Faced też lubię. No, on w ogóle bardzo ładnie pachnie. Nie czuję. Nic nie czuję, moi drodzy. No jak to nie? No co ty? No pachnie, przecież nie czujesz taką brzoskwinką? Angela jest nieczuła, chyba. Ale zależy, wiesz, na śmierdzące jestem bardzo czuła. No. Zawsze kiedy się do Warszawy, tak? No. Opis wszystkich zapachów świata. Nie wiem, to nie czuję po prostu. Ona kłamie, nie słuchajcie. Mniej więcej mam. Ogólnie to wygląda jak trup. O, jest bardzo... No i... Vanessa uwaliła sobie spoty pod kłosem. Czy nakładasz w ogóle te? Pędzem czy gąbką? Palcem i gąbką rozpętowuję. Ty mówisz, żeby sobie dołożyć, tak? No, to ma fajnikę. No, takie ma? No, tak, taki. Zrobię sobie jakiś taki awakulturnik. W sumie to palcem dokładam, ale ja też tego będę musiała użyć, bo... Przyciemnić je musisz. No, bo... On jest dla mnie też za jasny. A to jest ten, wiesz co? Bo to jest ten, który ja sobie wybrałam wtedy na evencie Sephora, a ty jesteś ciemniejsza chyba. To była zima też. I on dla mnie już za jasny, więc dla ciebie tamten pewnie też, który sobie upatrzyłaś też pewnie już. Jest za jasny. A po co ci akcesora rzuciłam? Trzymam ten. Włosy sobie, bo już mam opaskę, zazwyczaj się staram mieć. Spoko, fajne. Ja trochę oszukam przeznaczenie. I... Cheater. Przyciemnię się trochę, bo... Fajnie to by było na to. A szybko się zużywają te sticky? Nie, właśnie bardzo. Ja nimi chyba nie wiem, z 15 makijażu zrobiłam. Zawsze... Dla mnie one są bardziej takie... Nie wiem, na całej twarzy jakby to wyglądało. Nie widać tego? Nie. Nie. Takie... Właśnie. Ciastko albo coś takiego. Okej, okay, to sobie konturowałaś sobie też tam twarz, tak? Mhm. Są słaba w konturowaniu, ale... W sensie, no mokro. Chyba przesadziłam. Z czerwym? Brązowym? Mhm. Może i nie. A czy nakładać palcem? No. A który jest najfajniejszy? Ten jest taki neutralny, ten jest taki dosyć ciepły, ten jest już najciemniejszy. Taki. Dobra, to biorę na to. No one są bardziej takie kremowe. Na razie mam jeszcze mniejszą ilość. A ja nie mam. Jestem gorsza. Dobra, a coś pudrowego nakładałaś jeszcze jakiś bronzer na to? No, tam masz toalety ze Smashboxa. Aha, no tak. Dobra. A korektor mi dałaś? Dałam ci. Ja zaczęłam sobie konturować, a nałożyłam korektora. Dobra ze mnie. Czopek. Dobry ze mnie czopak. Już mi biceps boli od tego blendowania. To. Nice. Ja mam tart. Ani ty. Jestem ciekawa, jak się pan się sprawdzi ten schód, bo ja go bardzo lubię. Oby mnie nie zapchał, bo ty znajdę. Nie, nie zapchał. Zniszczę cię! I will find you. And I will kill you. Wszystkie teraz pędzle mi pachną jak kozia dupa przez ten pędzel, tak? No. Vanessa ma pędzel z Anastazji i śmierdzi kozią dupą. Ale tak naprawdę tak wali, że teraz po wszystkich pędzlach. Ja ogólnie wiem, że niektóre pędzle tak śmierdzą. Bo to są te naturalne, nie? No, z kozy. Z koziego włosa i jakby mówię, że... Stąd zapach koziej dupy. Tak, że może śmierdzą pewnie, ale jak pomachałam to... No naprawdę. Przesada. Przesada. Nice. No, on jest bardzo ładny. Fajnie się blenduje. No. Pachnie ładnie. W przypadku. No. Musimy w ogóle kiedyś nagrać taki film, może taki Q&A malowany. A to następny raz. Czy lubisz Andzie D? Nie. Zdecydowanie nie polecam. No nie za mi. Co? Nie za mi. Jakoś ty pera w ogóle. Ja nie wiem. Nie wiem, co to jest. A skoro jej nie lubisz, to ja też. Teksturę sporządzam, jakby co? Tekstura na nie. Nie wiem, jak to zrobić, żeby ścigli. No, mam jasne, ja mam takie silniejsze. Bo ja bez brwi i bez rzęs jestem taka jakaś wymyta. Ja tak chętnie zrobię, to
spadnie i nie ma jej. A brałaś tą kosmetyczną hennę? Nie. To no, zwykłą taką kupuję po prostu. Jak ją używasz? Używam ogólnie brązowej. Okay. Bo ona, wiesz co, lubiłam trochę grafitową. Plus jej po prostu przytrzymać, nie? Ale ona później na żoby się. Pamiętasz, co robiłam sobie tak, baby hair? Tak. Bo ogólnie sobie czasami henno robi też baby hair, bo ona bardzo jasna i przez to mam wyższe czoło i w ogóle za kolor mi się robił. I kurczę, powiem wam, że robiłam zawsze brązową. A zrobiłam grafitową którymś razem. I brązowa ładnie się tak wymywa. A zrobiłam którymś razem grafitową i się wymywała na różowo. To jest właśnie śmieszne, bo grafitowa powinna się wymywać na szaro, tak niebiesko. A widać, że ma jakiś pigment, żeby właśnie... Żeby wiesz, ochłodzić to tak... Normalnie na różowo. Miałam różowo tutaj, wiecie, taką linię włosów. To wyglądało śmieszne, akurat wtedy z Andrzej w galerii byłam. No. Ja to było wtedy, co ten pan pił z kostykami. Tak, to było to. Ja wam kiedyś opowiadałam na Snapie, byłyśmy w koście i pan, który tam pracował, wypijał taką niedopitą kawę, wiecie, jak odstawiacie swoje już filiżanki tam na to miejsce, gdzie oni tam zabierają po prostu te brudne naczynia. Pan podchodził i tak i sobie podpijał, nie? Tak, ja po prostu siedziałam tak mówię, a ja tak mówię, no co, to mi przywidziało dzisiaj, ale tak pod siebie i na cały czas to zrobił. No. Masakra. To był hardcore. I ostro. I to takie trochę dziwne to było, bo oni sobie mogą po prostu zrobić, przecież nikt im nie będzie rozliczał, wiesz, czy łyżeczka kawy zniknęła. Cześć moje, tak? Pędzelki? Zagarnęła mi, chciała zabrać. Ja już to zaprosiłam, żeby okraść tylko to. Dokładnie tak. Zgodzić się o jeden pędzel z Anastazji. Czekaj ci Macik, za to. Za to przewinienie. Niech tak będzie. Masz szczoteczkę do brwi? Szczoteczkę do zębów. Masz, Andzia, szczoteczkę do zębów, bo ja jej teraz właśnie w tym momencie potrzebuję. W tym momencie. Tutaj? Ona. Musisz szukać? W grzeb. Albo w tym. Jest, dobra mam. Szybko, proszę. Czego mi zawsze brakuje, jak nagrywam filmiki na YouTube? No. Muzyki w tle. Tak, mi też tego brakuje, bo tak cicho jest. Jest tak creepy. Nawet serialu tak nie mogę obejrzeć, nic nie mogę. Chyba, że na Insta, no to wtedy. Na Insta filmików sobie słucham, bo to i tak. Słuchasz bez głosu? Tak, słucham bez głosu. Dobra, ja zaczynam oko, bo ja mam więcej do roboty, bo to masz taki łatwy makijaż, a mam taki ciężki. Od razu wam powiem, czego będę używać. Będę używać tej tempry, tego koloru tutaj, nie wiem jak się nazywa. I tego tutaj. Replay jeszcze raz, muszę to obejrzeć. Moje cute, co te piczki. Paczki PR-owe. Co zostawi? No ja mam wszystkie pudełka prawie, zostawiam sobie, mam kolekcję. Równo zero! Niektórzy sobie to... Niektórzy sobie kolekcjonują znaczki i jakieś inne rzeczy, a ja kolekcjonuję pudełka z Anastazji. Ja będę wam na bieżąco pokazać, bo ja nie wiem. Na razie użyłam tego najśliższego z sobą byłam. Tylko użyłaś mojej drogą do opowiek? Mhm, tak. Daj mi jaki pędzel. Pędzelków czego używasz głównie? Wiesz co, głównie z Ewa i Embrush. A tak naprawdę łapię. Co mi pod ręką. Zablendowany staram się Embrush głównie, bo... Ale i Morphe. Takie, prawda. Mam z Ewy, Morphe, Embrush. I trochę z tych Bandit. Bo też tam wysyłali. No, po prostu to jest spoko. Nie, ty mi robisz zawsze. A ty? Ja w sumie Anastazję. No. Morphe. Z jej gumy kilka pędzli. W ogóle nabijam ci wyświetlenie. A ty! Z jej gumy kilka pędzli. No i przerwało nam. Tak, karta się zepsuła, więc jeszcze raz. Ja nakładam cień Orange Soda z Softgram. Ja mam Bum Fresco. Kradłam ci ustereczko, więc skradnę dalej. I sobie buduję krycie. Pamiętajcie, że ważne jest to, żeby właśnie dodawać cienie, a nie nawalić plamę i po prostu potem mieć problem z jego rozblendowaniem. A w ogóle ten cień, ten żółty dawałaś tak na całą powiekę, co się wzięła, nie? No. W ogóle teraz mam taki śmieszny pędzelek różowy. Ja go mam już 4 lata, to jest pędzelek z AliExpress. Ja mam taki pypeć, widzisz?
No, tak się ja dzieje. Ja go uwielbiam do catcrisów wszystkich. Co ty gadasz? No. No i teraz sobie tylko znaleźć na ten pypelek, nie? Poklepuję sobie, tak, tak. I wpadam sobie za mamę pypelek i mam kurde taki catcris ostry, że... Wiesz. Nice. To bardzo zostało u Pazli, przydał mi się tylko ten. Dobra, muszę sobie podpatrzeć. Ty tam jeszcze... No tak, najpierw biegłaś paletkę. Dobrzyłaś ten. Potem żółty dałaś tu. Jeszcze trochę żółtego przydałaś. I tutaj dałaś w kącie. Dobra, więc ja jestem na tym etapie, więc trochę to... Więcej żółtego. No ten look jest taki brązowo-żółty, taki bo brązowo-żółty, pomarańczowy. No teraz mam kącik. Fajnie, ten pigment nie używam jej dawno, w sensie z miesiąc. W ogóle rzadko jej używam, bo jest taka zwykła, nie? No, a jak robię jakiś make-up taki ten na Insta czy coś, to jednak... Ale do tych nowych palet się używa, no bo chcę się przetestować. Dobra, jeszcze raz zerknę, albo masz tak cały przejechany. Dobra. A to masz biały zrobiony, czy...? Wiesz co, nożem korektor i chyba to przybudowałam jakimś takim miastem. Dobra, okej. Coś ci wygrzebię potem. Dobra, ja sobie teraz pomieszam. Mam taki swój litny, jeżeli... A ja użyłam, wiesz, z Urban Decay, takiej bazy w kolorze białym. No, spieszę go. I pomieszam trochę start i po prostu sobie... Zrobię taką mieszankę, żeby nie było za biało. Ja mam więcej do blendowania, bo przy kartki to może tak, wiesz, tutaj nie trzeba tak uważać, bo tutaj tak będzie zakryte. Muszę ci chyba zabrać lusterkę, bo to jest bardzo mała. No. Staniesz z niczym. Muszę sobie przyciemnić. Jeszcze czarny będzie wchodził, to wiesz. A, no w sumie tak. Taką jakby kreskę, ale będę robiła tym czarnym. Chyba tak się wydaje. Nie, jeszcze cień w końcu, tak po prostu. A no, widzę. Dokładnie. Co i tak jest? Ja mam na przykład na tym oku, także tutaj mi się nie łapie. A ja na policzku też tak mam. Aha, tak, jest takie na miejscu. No? Ja łapię brązę, na przykład tam był. Ja sobie teraz nałożę tą temperę, żeby to wszystko utemperować. Okej, okay, i teraz czarny, mówisz, coś w kącie, tak? Jakiś tak... Coś było, musisz zobaczyć, jak... To już patrzę. Ona specjalnie mi każe patrzeć, że niby nie pamięta, żebym zrobiła jej wyświetlenie jeszcze na świecie. Wszystko jest przemyślane. Dokładnie tak. Jestem ostry, czy nie? Dobrze, i teraz nakładasz... A, jeszcze ten, może masz coś... Ja sobie tam teraz mam pędzelkiem biorę Love Letter. A ja takie przejście robię ten Dusty Rose. I teraz nakładam ten cień tutaj. Metaliczny, ciemno-brązowo-różowo, coś takiego. Jakie w ogóle są wielkie. Kiedy dawno nie używasz jakiejś palety i tak... O, ona była taka dobra! To był taki cień? No, z tym. Pytanie, teraz to koniec do popa. Naprawdę. Nie pożyczałam sobie do tego razie. Czyli z powrotem umyć. I teraz odcinam brąz, który jest ze złotem. Troszkę dziwne nazwa. Brąz, a jest złotem. No. To złoty. Może w sensie jako brąz, w sensie... Nie wiem. No, a trochę brązowego sobie też. Dziwne. Ja sobie w kącik jeszcze włożę tego wernem. Gdy masz taki blask, w tym makijażu. Ja tak sobie pomyślałam, że sobie włożę jeszcze tego z Lime Crime, to będzie ładnie wyglądać. Gdzie? Na powiekę czy...? No tutaj tak w kącik. Aha, no, no. I na to sobie przykleję te grudki. A to później zdjęłam Damon with You i Rose Gold. Ja sobie trochę go dołożę, żeby fajnie to rozświetli wszystko. I teraz zmieszczamy jeszcze te dwa kolory jasne, błyszczące. I naprzód sobie nałożę.
A ja czekam, aż będzie tutorial, ten moment w czarnym ciebie. Cwaniara miała kreski. Jeżeli nie ma taka szybka. Cicho. Miałam blendowanie dużo, także wiesz. Proszę mnie nie hejtować. Zrobiłam tak jak zawsze za długie kreski, ale mam nadzieję, że mnie wybaczysz. No, ty zawsze sobie robisz to, co wiem. Bo ja nie z nimi taki. Ja z nimi taki jadę i jadę i jadę i nie wiem, kiedy przestać. Tutaj. Yeah, tam gdzieś pod pachą. Dobra, a mi Andy dała tutaj z benefitu. Nie używałam go jeszcze. Mam go tam, ale jeszcze nie dostawałam. A to też fajne, z mojego prawa. Tylko prawie nie ma, bo jego w sumie na ciele jest super ładny jest, to już podoba mi się. Jedyne, czego nie mogłam znaleźć do tego twojego makijażu, to jest pomadka Anastazji w tym kolorze, więc wziąłam ci z Nabik. Aha, no to tak. Używałam tych nowych z Anastazji wtedy, a... No, a po co ja usta chcę robić? Nie. Nie. Zaraz, nie sam koniec. What the fuck? A robisz rozświetlacz? Nie, właśnie na sam koniec zawsze usta daję. Nie wiem, co mi teraz. Strzeliła do łba. Nie wiem, które wybrać. Sasze czy Noel? To było bardziej dramatyczne, co? No, chyba dalej. No, ty masz dużo oczy. Oczy. Dużo masz oczy, to możesz sobie... Prosto. Ja jestem Peter, bo ja nie przycinam rzęs. Mm. Nie muszę. Ty chcesz nie przycinać? Nie. One są za krótkie wręcz trochę. No, to się tak dziwne. Przecież... Kripu. I rzęsy mam schudy i to jest Noel. A ja z Lashes. A muszę poczekać na ciebie, bo mamy jego pasetę, bo... No dobra. Moja mi się gdzieś zapodziała. No dobra, to ja sobie zrobię rozświetlacz w tym czasie. Amrezi, Anastazji. No, weź Amrezi i na tak jakby same szczyty, bo ja tak robię zawsze, ze Smashboxa z tej palety. Mm. On jest super. A na mokro, jak już nałożyć, to już w ogóle... Przed pędzelkiem na mokro. Mm-hmm. Ja na przykład sobie tak robię, że psikam sobie twarz. Mm-hmm, ja też tak i wtedy rozświetlasz dopiero. Tak ci przykleja tak. No. Taki wiesz, najjaśniejszy już taki na sam koniec. To tak zrobię. I tej mgiełki z Mario Bodesku użyję. Ale ja też jej czasami używam. Fajnie. W ogóle lubię się psikać na pewno. A w smaku taka? Nie, tak niekoniecznie. Nie, niekoniecznie. Ja mam w ogóle taki duży pędzel. O. Duży, ale mały. Ten? No. Taki. Taki pudrowy. Wszystko może ujęło. A to lubisz jeździć. Ja bym mogę wyglądać jak stuko. Znany jakiś chłopak mi napisał, że bardzo mało pudru użył. Czy tak świecą, nie? To rozświetlać. Gdzie? Co ty? Wy. Andzia, spodziłaś się? Nie kolego, to jest rozświetlacz. Ma być. Już tak na dobrą sprawę mogła być to jeszcze taka jedna. Ostra. Masz jakieś dziwne oczy. Dziwne. I ja dokładam sobie rzęsy Lily Lashes Hollywood ostatnio. Bardzo mi się spodobały. Z rzęsami człowiek zupełnie inaczej wygląda. No, w ogóle cały makijaż. Zero no. Sensu. A bez to jest tak... Tak jest takie... Dzienniak taki. No. A, jeszcze miałam dokleić to w kącikach. Sobie dokleję na ten glitter. Jest dobre. Dobra, dokleję sobie tylko tych folik. Teraz mi się trzeba. Delirka. Delirka. Mało alkoholu i krwi. Dobra, dokleiłam rzęsy poza wideo, bo już mi z głodu ręka się telepała. Musiałam się podeprzeć i dorysowałam czarną kreskę na linii wodnej, bo zawsze lubię sobie dodać. I rzęsy, nie wiem czy wspominałam, ale to są linii lasów. Mówiłam? No to już wiecie. Dobra, i teraz? Co? Ja już mam rozświetlacz muszę. Rozświetlacz, więc ja robię usta. A ja sobie przyklejałam tak w ogóle te takie małe chybki. Nie za dużo, bo wszystkie były w dużych kawałkach, ale tak przynajmniej troszeczkę. I
to, tak? No. Dobra, ja mam kredkę z Nabli i pomadkę z Nabli. Ja sobie teraz wezmę te trzy rozświetlacze, pomieszam i nałożę na buźkę. No, piękny ten rozświetlacz jest. Ja uwielbiam tą paletę, to jest jedna z moich ulubionych palet. A w ogóle z Anastazji ja mam tylko ten ogólnie Glow Kit. Tak, ja mam wszystkie i... I ten jest najlepszy. I jeszcze ta Aurora jest całkiem spoko, ale ta reszta to tak... Nie wiem. No o tym najnowszym macie film u mnie na kanale, jak co? No, z recenzją, więc no, możesz sobie zbić. Ty lubisz chyba takie ciepłe odcienie pomadek, co? Mhm. To jest trochę za ciepły. Dzięki, ty rudy prawie tak jak ja. I pomadkę Skyleaf w odcieniu Coco K. Ale cute. No, ale tylko cute. Gdzie jest nasze jedzenie? Ja jestem tobą, a ty jesteś mną. O, na ciebie chyba bardziej poleciało niż na mnie. Jedzenie! Ładni ludzie. Andzia, leci, leci! Ty nie pozabijaj! Andzia, to przyszło? Jedzenie! Jesteśmy takie głodne. Jedzenie! Andzia, co przyszło? No i co, wszystko? No i tak wyglądają te nasze makijaże. Tak. Ja jestem Andzią, Andzia jest mną. No, jaka jesteś cute, koledzy. Z ludzikami. No, ludziki. Wiem, że tak. Wrzucę wam fotki, jak to miało wyglądać, jak wygląda. Spoko. Miło było mi... jednak nie było mi miło. Cofam to. Miło było mi gościć Vanessę. Wpadnijcie do niej na kanał, bo tam, jak mówiłam, czeka filmik śmieszny czy dziwny. Koniecznie. Tak, nagrałyśmy go razem. No i o makijażu znać. Przyszłości. Tak, to jest nasza wersja makijażu przyszłości. Dajcie znać, jak wam się podobają nasze makijaże. Kto ma lepszy, ale pamiętajcie, na czyim kanale jesteście. Ciekawa pipka, no. Pamiętajcie, ja mam funkcję blokowania, więc... Żal. No, dobra. I co, wpadnijcie na nasze Instagramy, tu macie właśnie podane. Na dole. I oczywiście, jak film wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I do następnego, buziaki, pa pa. Pa! No, koniec. Idziemy, jeździmy.